Naked Brutality, oczywiście Void i jeszcze do tego 500%. Commitment Mode bez save'owania. Tutaj zostawiamy wszystko jak jest. Przypadkowe miejsce. O panie. Weźmy ewoluującą ideologię, indywidualizm i tyle. Widzę, że te nazwy są tutaj niesamowicie oryginalne. No i hell yeah, jesteśmy. Ciekawe jak długo uda nam się przeżyć. No muszę przyznać, nie jestem jakoś niesamowicie podobny do siebie z prawdziwego życia, ale co zrobić, nie ma tutaj jakiejś takiej super kustomizacji. Znaczy dobra, podobny wystarczająco. Więc wybrałem sobie jakąś tam byle ideologię, to już widzieliście. Skille ustawiłem na tak niskie jak się tylko dało, poza tym co dają mi cechy i te, no, tak, jak to zauważyłem, to umarłem ze śmiechu i musiałem to ustawić. VTube star, no jak może być inaczej? No jako dorosły nie było nic specjalnie pasującego do mnie, więc wziąłem byle co, takiego zwykłego explorera. No i nie mamy nic, nie mamy absolutnie nic, jesteśmy na jakiejś byle mapie, która jest bardzo zimna, więc no jest problem, co to jest? Czy gra sobie już ze mnie żartuje? Czy ja tu mam przeżyć po prostu 5 sekund jakieś? Przynajmniej on sobie chodzi, mamy tu jakieś zwierzęta. Miejmy nadzieję, że takie, które mnie nigdy nie zaatakują. Widzę, że ruin praktycznie też nie ma, bo po co by były? Są też insekty, super. Mamy łóżko, fajnie, nie będę musiał go craftić. Mamy tutaj krzesła i inne rzeczy, szkoda tylko, że tu jest ten mechanoid. Myślę, że bazę zrobimy w tej jaskini, bo najłatwiej będzie tu coś szybciutko zbudować i się jakoś sensownie bronić, gdyż to będzie najważniejsze już na sam start. Potrzebujemy troszeczkę drewna. Tak, wiem, że jest zimno, wiem, że jest nieprzyjemnie. Póki się nie łamiesz, to jest ok. Masz ile? Zero roślin. Świetnie się to zapowiada. Życzę ci powodzenia w ścinaniu tego drzewa. Cóż bym nie zrobił, i tak potrzebujemy tego drewna na start, więc no, musisz się tym zająć. Chociaż nie szybciej byłoby zdekonstruować te ściany? Być może by było. Mamy jakieś tam 27 drewna, ale będziemy potrzebowali troszeczkę więcej na drzwi. Wiecie co? Zaznaczmy to do zdekonstruowania. Dekonstruowanie da mi drewno znacznie szybciej niż ścinanie. A drewno będzie potrzebne do pułapek, bo z pierwszymi przeciwnikami nie będę walczył sam, gdyż to byłoby samobójstwo. A będę zwyczajnie tworzył pułapki, które zrobią to za mnie. Dobra, przynajmniej konstruuję całkiem szybko i ma skilla 1. Wow, udało mu się nie spieprzyć drzwi, ale fajnie. W sumie to mnie. Okej. Żeby mieć coś żreć, będziemy zbierać wszystko, co się da właściwie, czyli jagody. A już zmarnował całe drewno, a ściany dalej nie ma. Które łóżko jest najlepsze? To jest beznadziejne, to jest świetne. Przenieś to łóżko gdzieś tutaj pod ścianę i będziesz tam spał. A wow, wbiliśmy pierwszy skill roślinny, ale super. Przynajmniej ma teraz co żreć i nie umrze z głodu. Może nie śpi na ziemi, przecież masz łóżko. Mechanoid na szczęście stąd się nie ruszył. Nie wiem, czego on tu pilnuje, pewnie tych stołków do robienia kamieni, bo przecież są takie wartościowe. Mamy idealnie co do kawałka drewna na tą ścianę. Mam nadzieję, że tego nie zepsujesz. No i zepsuł. Jak mogłoby być inaczej? Rozłóżmy tutaj to zwykłe łóżko. Z tego powinno być sporo drewna. Rzeczywiście jest 20. No i teraz mamy tutaj wspaniały, długi, piękny pokój o jakości najgorszej, jaką się tylko da. Teraz tylko zebrać jakieś żarcie może i coś innego przydatnego z tej mapy. Lekarstwa też się przydadzą, a przynajmniej wyboostują mu skilla roślinnego, który będzie mi potrzebny do jakiegokolwiek, przynajmniej minimalnie szybkiego ścinania drzew. Nie śpi, pracuj. Co to jest? Jaskiniowy niedźwiedź, o kurwa bomba. Dobra, zasadźmy ryż, bo jeżeli tego teraz nie zrobię, to nie zrobię tego nigdy. I on nigdy wtedy nie wyrośnie i nie miałbym co żreć. Dobra, żarcie się kończy, czas na jagody. Trzeci dzień naszej wspaniałej przygody. Co może pójść nie tak? Zobaczmy, co w ogóle mamy w pobliżu na mapie. Nic? Wspaniale. Miasto jest parę dni drogi stąd, więc przydałoby się tam chyba udać. Nieważne czyje, ważne, że mogę coś tam podkraść wartościowego. Co my mamy w ogóle za rytuały? Pożegnanie?
Mamy pierwszego raidera, szmaciurę z siekierą, a ja zapomniałem o stworzeniu pułapki i mamy tylko 20 drewna, więc... co by zrobić? Mógłbym opuścić tą mapę i olać to. Poczekać, aż sobie pójdzie. Mógłbym zmusić go do ścinania drzewa i czekać i patrzeć, jak mu się to nie udaje. Ty, a może ona wpadnie na tego mechanoida? Chociaż to mogłoby być gorsze niż lepsze, bo mógłby później zaatakować mnie. No cóż, mamy troszeczkę czasu, więc zmuśmy go do ścinania drzew i postaramy się stworzyć pułapkę, co niestety trochę zajmuje. No dawaj, dawaj. Zostawimy drzwi otwarte. Jak wpadnie na pułapkę, to się prędzej czy później wykrwawi. Construction skill too low. Ile mamy konstrukcji? 2, potrzebuję? 3, super. Po prostu super. Ile masz tego expa? Tylko 500, no to dupa, nie zrobimy nic z tym. A możesz łuk stworzyć? Możesz, ej dobra, to rób to szybko. Ciekawe, czy zdążysz. Chyba nawet tak. Nasz tutaj bandzior podchodzi pod mechanoida. Olewa go po całości, ale za to mechanoid zaczął strzelać. I trafił ją. Dobra, czyli mamy bandytę z głowy. Ona się wykrwawi sama prędzej czy później. Łuk jest w połowie gotowy. Mechanoid za nią pobiegł. Ojejku, to może być problem. Nie, dobra, został. Został i nic nie robi. Dawaj, dawaj, szybciej z tym łukiem. Bo ona podchodzi. Dobra, zostaw ten łuk. Nie ma szans już, że go dokończę. Wyjdziemy drugą stroną. Uwielbiam, że bandyci w Rimworldzie są zaprojektowani tak, żeby po prostu nienawidzić łóżek. Znaczy, jeżeli mają na przykład... jeśli są saperem, to będą biegli prosto na łóżko. No i zobaczcie. No i co? Zniszczyłaś mi łóżko i co teraz? Ja mogę sobie wyjść i uciec i nic mi nie zrobiłaś i zaraz się wykrwawisz. Nie, nie w tą stronę. Nie biegnij w tą stronę, bo tam jest mechanoid. Ona nie ma szansy mnie złapać. Wykrwawia się bardzo szybko. Już, no, już przegrała po prostu. Będę miał jej siekierę, ale ta siekiera jest bezużyteczna, więc idź dokończyć ten łuk. Nie sprzątaj, tylko kraftuj łuk, bo zaraz tu znowu przyjdzie. Naprawdę, ty kretynie. No to kolejne kółko trzeba zrobić, super. Jeszcze 5 godzin ma, no to troszeczkę jej zajmie wykrwawianie się. No mogłabyś się jednak troszeczkę pośpieszyć, pani Miniain. Wracaj do krawcenia. Jest jakości słabej, czyli nie najgorzej, bo z twoim skillem epickim craftingu 3 to równie dobrze mógłby być beznadziejny. Oczywiście mam zaznaczone leczenie, pomimo że mój skill leczenia jest beznadziejny, ale weźmy ją, wystabilizujmy. Szczerze, zastanawiam się, czy to dobry pomysł. Jakie ona ma skille? Zwierzęce, roślinne i gotowanie. Wiecie co? To nie jest takie tragiczne. Będzie mogła... O Boże, nie, chemikali... Nie, 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 nie. Zostaw ją na śmierć. Teraz zostało nam tutaj beznadziejne łóżko. I jest też starożytne łóżko, które nie jest łóżkiem, tylko złomem i nie da się go wziąć i użyć. Aha, fantastycznie. No to będziesz musiał spać na tym beznadziejnym łóżku w takim razie. Ona by się załamywała co chwilę, jak również spowodowałaby, że rejdy byłyby większe, więc no zasługuje jedynie na śmierć. A, mogłem jej ubrania zdjąć, ty kretynie. Ach, fantastycznie. Food poisoning z jagód. I jeszcze mamy malnutrition. To może być już śmierć w tym momencie, ale by było haha śmiesznie. Brakuje żarcia, to może poszedłbyś tutaj znowu te jagody zbierać, jeśli nie chcesz umrzeć. Znowu się pewnie skończy tym, że dostanie food poisoning i będzie haha nieśmiesznie. Czemu nie możesz naprawiać tego łóżka? Albo pewnie za wysoki skill jest potrzebny, żeby je stworzyć, okej. Jej, mamy zapas jedzenia, teraz zamknijmy te drzwi, żeby łosie i inne szajsy nam tu nie... Brawo, geniuszu. Żeby łosie i inne szajsy nam tu nie wchodziły. Przynajmniej te jedzenie roślinne się długo nie psuje, nie to co mięso. No a szybko prądu nie zdobędziemy. Teraz możesz zająć się ścinaniem drzew i posiadaniem jakiegokolwiek drewna do zrobienia czegokolwiek. Nie sprzątaj tylko... No, teraz jak masz skill roślin 2, to już ścina całkiem szybko. Tak chyba ze 4 razy szybciej albo 5 razy szybciej niż jak miał 0. No, to się nazywa dopiero różnica w skillu. Przy okazji na szczęście wszystkiego szybciej się uczy. Ojoj, tu jest niedźwiedź, to troszeczkę niebezpieczne. A jeżeli chcemy cokolwiek mieć, to muszę zwiększyć skill konstrukcji, czyli trzeba zacząć coś konstruować. Na przykład piękne wejście do bazy pod tytułem Zygzak Zagłady, w którym będą ustawione pułapki, żeby nasi przyjaciele najeźdźcy w nich umierali.
A tak naprawdę robię to głównie po to, żeby w ogóle mieć tego skilla konstrukcji na tyle wysokiego, żebym mógł te pułapki w ogóle robić. Przynajmniej drewna mamy sporo. Hehehe, 80 to sporo. Ach, w tym momencie nawet przyjemnie się patrzy, jak ten skill konstrukcji wzrasta. I to tyle? Tutaj mamy trochę ruin do rozłożenia na drewno. Fantastycznie. Tutaj drzwi z drewna też możemy na drewno rozłożyć. Z kamienia nie będę nic budował, bo to zajmuje za dużo czasu. I mamy też stołek. Tak, wreszcie nie będzie musiał jeść na podłodze. Będzie mógł jeść na stołku. Fantastycznie. Kurde, większość tych insektów pozdychała. Ciekawe, co im się stało. A, niedźwiedź je upolował. Okej. Czekajcie, czemu te drzwi są zrobione ze skóry? Dobra. Ta skóra może nam się przydać. Ten niedźwiedź jest troszeczkę obity. Myślałem, że jest bardziej obity, to bym go upolował, a tak to zostawię go lepiej. Wiecie co? Na mapie leżało parę trupów, więc można poprzynosić te trupy zwierząt, zbaczerować je i mieć nie dość, że coś do jedzenia, to jeszcze ubranie sobie będę mógł zrobić wreszcie. A i dekonstruowanie też zwiększa skilla konstrukcji, ej, genialnie. To zaznaczmy wszystko, co się da tutaj na mapie do dekonstrukcji. Dzięki temu będzie można pogranicić skilla, nawet jeżeli mi to nieprzydatne. Ej! To jest grzyb zrobiony z drewna, o kurwa. Jest i 4 konstrukcji, fantastycznie. Jej, możemy postawić pierwsze pułapki i nie bać się o to, że ktoś nas dopadnie we śnie. Powinniśmy mieć troszeczkę skóry z odzysku... 12. Bardzo to przydatne. Przybyli wikingowie, właściwie to jeden wiking z dwoma mieczami. Lepiej go nie wkurzać, lepiej zostaniemy tutaj w bazie. Otwórz te drzwi, żeby on nie chciał przejść jakąś dziwną ścieżką. I dobuduj szybko pułapkę. O kurde, chyba nie zdążę. Czemu chcesz włazić tędy? Czemu nie wejdziesz tędy, ty gałganie? O, dobra, idzie. Ustawmy się gdzieś tutaj za ścianą, za rogiem i będziemy w razie czego do niego strzelać, no ale chyba nie będzie to konieczne. W ogóle on wygląda jak jakiś krasnolud po prostu. Napadł na nas wikingowy krasnolud. Weź się zajmij wywalaniem jego ciała z bazy, byłoby miło. Zawsze musimy mieć minimalnie jedną pułapkę zrobioną. Bez tego nie przeżyjemy. A, i jest i niedźwiedź, który chce nas upolować. Ja myślałem, że sobie poczekamy, zanim zaczniemy strzelać do zwierząt na ich skórę. Ale myślę, że zaczniemy to robić od razu, już teraz. Nie mamy za bardzo wyboru. O Boże, ale my mamy niskie strzelanie. Uciekaj! Przynajmniej niedźwiedź nie jest aż taki szybki. Znaczy, niedźwiedzie są mega szybkie w prawdziwym życiu, ale... został spowolniony o połowę. Nie no, rzeczywiście on byłby szybszy od człowieka nawet w Rimworldzie. Gdyby nie to, że już dostał parę razy ze strzał. No, nawet Fagi tu mnie strzelać, ej, zajebiście. Ma skilla 3 w strzelaniu, no to nie za bardzo. No dawaj, dobijaj go. Aż dziwny... A, on jest już leży na ziemi, okej. No to zakończmy jego życie. Teraz tylko go posiekać i zobaczymy, co z niego będzie. Oby było wystarczająco skóry, przynajmniej na proste ubrania. Że co? 31? Z takiego wielkiego niedźwiedzia? To ile jeszcze ja muszę się ich pozbyć? Jeszcze jednego musiałbym zabić przynajmniej. Czy jest gdzieś tutaj jeszcze jakiś zwykły niedźwiedź na mapie? No nie ten gigantyczny, tego to ja nie tykam. Jest jeden. W takim razie również go upolujemy. Chociaż bardziej obawiam się tego wielkiego niedźwiedzia, który nie że jest szybszy, to pewnie jeszcze jakiś prawie niezniszczalny. A na tej mapie nie ma za bardzo na co polować, tak w ogóle. Właśnie, ja nie dałem mu rekreacji, zupełnie o tym zapomniałem. Właściwie to zapominam o tym zawsze, dosłownie w każdej serii. W każdej kolonii, w którą grałem, zapomniałem o tym na samym początku. Dobra, zróbmy to z granitu, może ze slate'u, może z... marmuru? Co tu leży? Nie no, mamy 11 granitu. Więc wstawaj i szybko to buduj, zanim się załamiesz, bo wtedy to równie dobrze mógłbyś po prostu się poddać i umrzeć. Nie no, ze stali też mógłbym to zrobić. Dawaj, chodź tu. Fantastycznie. No i teraz nie będzie mógł się załamać. Na szczęście. Oj, nie ma nic do jedzenia poza mięsem.
surowym. A nie, są jagody jeszcze, więc no, nie ma tragedii, ale będzie trzeba zacząć przygotowywać posiłki, bo inaczej też się załamie. Niestety ta ideologia nie ma fajnych rzeczy, takich jak ta rzymska, która pozwala nam mieć w dupie na przykład surowe mięso, czy tam mięso z insektów i jeść co chcemy. Tutaj będę musiał stworzyć ognisko i żarcie gotować, żeby nie umrzeć z głodu. Więc czas ściąć więcej drzew. Dopóki na zewnątrz jest jakieś 19-20 stopni, no to nie muszę jeszcze tych ubrań mieć, dopiero później to będzie wymagane. Zrób zwykły pocisk zawsze i jedynie z mięsa, które nie jest mięsem insektów, ani ludzkim mięsem. Ze wszystkiego innego możesz robić. Natomiast nie będziemy przerabiać jagód na posiłki, dlatego że zwyczajnie jagody są lepsze, bo na dłużej zostają. A mięso przerobimy na posiłki, bo po nich bardzo łatwo zyskać food poisoning. O, co tym razem? Dwa wściekłe perskie koty, najgorzej, jak tak można? Przecież to jest śmierć na miejscu, jak ja mogę to przeżyć w ogóle? No dobra. Z łuku je weźmiemy. No, trafiliśmy nawet pierwszego, no to już chyba porobione. Bo tak to się obawiałem, że ich w ogóle nie trafi. Kurde, jakie one są super szybkie. Dawaj, dawaj, on już dostał raz. Traf go, nie chcę być ranny, bo wda się infekcja i jeszcze umrę w taki głupi sposób. Od kocura po prostu, to by była najbardziej żałosna śmierć, jaka może być. Pięknie. Jeden nawet nie jest zepsuty, można go zjeść. I poszedł żreć, ale nie na stole. Jak tak w ogóle można? Hipotermię mamy. A, bo w nocy są 2 stopnie. Na szczęście w bazie mamy 15 stopni dzięki ognisku. O, i mamy handlarza, u którego pewnie nic nie będę w stanie kupić, bo nie mam nic wartościowego. Oni rozwalili dla mnie tego mechanoida, ale super. Jakby jeszcze tak, wiecie co? Muszę ich wykorzystać. Znajdźmy jakieś zwierzę, znajdźmy jakiegoś niedźwiedzia czy coś i wkuszmy go. Jelenia może, jeleń może się wkurzyć w ogóle? Właściwie to łoś jest. Nie wiem czy się może wkurzyć, ale zobaczymy. No dawaj, traf go, traf go. No chodź ty łosiu. Ty łosiu. Ten niedźwiedź to przypadkiem być może zniknął z tej mapy gdzieś, więc zobaczmy, może jeszcze gdzieś tu jest. Mamy wyrma. Niedźwiedź jest daleko. No dobra, spróbujmy tego łosia upolować. No chodź tu, kurde. On się wykrwawi, ale niestety za 2 dni jakieś. A, wyrm się wściekł i tak. I będzie walczył. Już wygałgany. Już co za kretyni. No dobra, dali mi mnóstwo darmowych rzeczy, z których pewnie większość im sprzedam, bo nie będą mi się przydawały. Nie, proszę, nie spadaj z tej mapy, nie uciekaj z tej mapy. Dawaj, dawaj. Nice, jeszcze jedna strzała, teraz szybko. O, tak, tak. Nie ma gdzie uciec. Dobij go, dobij. Teraz to zaraz będzie miał gdzie uciec. Dobra, jest przy bagnie. Wolno się już porusza, daleko nie ucieknie. Wiem, że masz jakieś 5 strzelania, no ale proszę, dobij go. No prawie, prawie się udało. Wielka gonitwa za łosiem. Jest upolowany. Natomiast oni sobie natychmiast poszli. Tak, jak tylko zostali zranieni, to natychmiast sobie poszli, ale zostawili mi mnóstwo rzeczy. Takich jak teleskop, który se ustawię, żeby mieć dodatkowy typ relaksu. Czy na przykład Psychic Soothe Pulser, którego może użyję, jak będę smutny. O kurwa, dobrą broń mi zostawili. Jak również srebro. Żarcia troszeczkę, genom, który oleje, książkę, no i telewizor z wielkim ekranem.
Tak, czas zasilać telewizor na drewno. Weźmy, zostawmy ten, chociaż ja mam double action revolver, co jest lepszą bronią? Mają taki sam DPS. Mają prawie taki sam zasięg. Ale wezmę chyba light SMG, bo ono ma, wydaje mi się, mniejsze przeładowanie. Nie no, geniusze z tych handlarzy byli. Ale coś jakby mi ryż zeżarło. A nie, to przecież oni to wysadzili dynamitem, no tak. Questik? Co to jest? Będą się biły dwie frakcje, gdzieś tutaj. Czy jednak będę musiał tego niedźwiedzia upolować, jeżeli chcę z niego zrobić... A nie, zobaczcie, tutaj jest jeszcze więcej szajsu, który mi zostawili. Zaawansowane komponenty, tech print do jump packów, super medycyna. Ej, przecież to są martwe mafalo. Ja z nich mogę zrobić ubrania. Dobra, żeby go przypadkiem niedźwiedź za bardzo nie zeżarł, to idź, weź go stąd jak najszybciej. A, jeszcze mamy też płuco, no tak, jaka ważna i przydatna rzecz. Mając teraz 70 skóry z mafalo, czy tam wełny, możemy stworzyć z niego tribal wear. To chyba jest jedyne, co mogę teraz stworzyć, jakieś ubranie. W ogóle, jeżeli chcę zreformować tą ideologię, to muszę przeprowadzać rytuały. Zobaczmy, może jestem w stanie cokolwiek przeprowadzić. Mógłbym mu nadać rolę, ale to by się zakończyło tym, że jego humor by jeszcze bardziej spadł, więc to głupie. Natomiast mógłbym rozpocząć festiwal sprawiedliwości. Okej. Zacznijmy jednak od ubrania. Coś ty zrobił, ty kretynie, czemu on wszedł tutaj? Co za bałwan i idiota. No dobra, przynajmniej pozbędziemy się tego insekta już na zawsze. Kurde, nie, ten karabin jest świetny. Dawaj, goń go. No niestety, być może wda się infekcja, co by było no bardzo słabe. A ten insekt to dostał już chyba ze 20 razy z tego karabinu. Przynajmniej poćwiczymy sobie strzelanie na nim. No chodź tu, chodź tu. Dawaj. Takiś jesteś agresywnym insektem? Zaznaczmy mu self-tending, żeby przypadkiem jak Gaugan nie umarł. No i weźmy tą super medycynę, niech będzie już. A i z jego skillem epickim 1 medycyny to i tak było beznadziejnie, nawet z najlepszą medycyną w grze. Nareszcie mamy ubranie. Fantastycznie, takie, które nie jest z trupa zdjęte. Słabe, ale lepsze niż nic. Znowu koty. Nie, tylko nie koty. Co tam, kocury? Chcecie dostać z karabinu? Z SMG w łeb? Proszę, macie. A kurwa, one też wytrzymują po parę strzałów. Nie wiedziałem, że koty są takie pancerne. W Rimoldzie dowiaduje się czegoś każdego dnia. Mięso się zaczyna psuć, ale to chyba nie problem, to znaczy, że mamy go mnóstwo. A potrzebuje tylko tyle, żeby przeżyć. Mamy jednego kolonistę, to chyba raczej niezbyt duży problem. Kurde, ten ryż to nawet nie był mi potrzebny. Przynajmniej skilla pogrinduję na nim. Będzie trzeci skill roślinny za chwileczkę i dzięki temu będziemy szybciej scinać drzewa. Oh yeah. Wiecie co? To beznadziejne łóżko powoduje, że wolniej odpoczywa, więc dłużej śpi, więc więcej czasu marnuje. Więc będę zmuszony stworzyć samemu lepsze łóżko. Więc zajmij się może tworzeniem tego łóżka i uwaga, wyszło normalne, wow, genialnie. Zamiast 86% mamy teraz 100% rest effectiveness i to na pewno będzie bardzo, bardzo przydatne. A on ciągle łazi po to insect jelly, cóż za gałganiarstwo. Albo jak już, to weź je całe do bazy, żebyś nie musiał łazić później po to 10 razy. Miejmy nadzieję, że te wielkie niedźwiedzie jaskiniowe się nie wkurzą, bo teraz są już 2 na mapie. A może i więcej. A jakoś super dużo rzeczy do polowania na tej mapie nie ma. Kurde, 2 niedźwiedzie walczą. Tak dużo jest żarcia na mapie, że niedźwiedzie zabijają się same. Wiecie co, teraz możemy te krzesła podkraść. Może któryś z nich będzie, o właśnie, na przykład normalne. Mamy tutaj też komponent w ścianie. Ciekawe, czy można go stąd wyjąć. O, goście chcą tu przyjść. Lol, no to chodźcie. Nie wiem, może zabijecie dla mnie niedźwiedzia albo coś. Ej, tu karabin jest jeszcze jakiś. Nie zauważyłem go totalnie. Wchodziły tu jakieś typy i umierały. Chociaż może to z tej samej karawany. Cóż za geniusze. Biedak będzie spał na podłodze, no ale chyba za mądry to on nie jest, skoro przyszedł mnie odwiedzić w mojej lepiance z drewna.
i jaskini właściwie paskudnej. Znowu te zwierzęta i co, może znowu koty? Nie, tym razem małe pieski. Nie, Clancy! Clancy, uważaj, gonią cię trzy malutkie pieski. On się nawet... O kurwa, ale przyłożył mu z butli w łeb. No. Clancy, prawie sobie sam poradziłeś, wybacz, że ci pomogę. Ukradnę ci expa. Bo mi się przyda exp w strzelaniu z broni. Granie w Rimworlda jednym kolonistą to prawie jak RPG. RPG z upośledzonym bohaterem, ale jednak. Uwielbiam mięso z psa. Aha, i tuż po tym mamy następny raid. Jednej osoby z karabinem, no właśnie, i z nią już nie będę walczył tak naprawdę. Tylko poczekamy, aż sama przyjdzie i tutaj da się zabić. Bo każdy z przeciwnik z bronią to jest przeciwnik, na którego bardzo warto uważać. Tak szczerze, to lepiej chyba byłoby nawet z nim na melee zawalczyć, o ile przeżyłby on te dwie pułapki. Ile ta broń ma zasięgu? 20, czyli tyle samo, co ta, którą teraz mam. Gdzie ty leziesz? Wiecie co? Trzeba mu strefę zaznaczyć jedynie w bazie. O, jest piękna zielona strefa do tego, żeby on nie wychodził, gdy jest niebezpiecznie, bo... No wiecie, co by się stało. Mamy trochę więcej skóry, można by było może zrobić jakiś inny kawałek ubrania. Czy to daje jakąś ochronę przed zimnem? Jeden stopień, nie no, to bezwartościowe. Headbug? Czyż to nie jest najpaskudniejsza rzecz, jaką widziałem w Rimworldzie? To daje 3-4 stopnie przed zimnem, to nie brzmi aż tak źle. Deer Skull. Czaszka jelenia. 5,5 stopnia. A to tylko 40 skóry. Moglibyśmy takie coś zrobić. Jakąś kurtkę za 80 skóry, której niestety nie mamy. I to by nam dało 28 stopni. Nice, to poczekamy i zrobimy sobie tą kurtkę, jak tylko będziemy coś mieli. Tylko z czego by to zrobić? Plain leather? No chyba najbliżej. Co jest? Kim wy w ogóle jesteście? Jakiś klan? A to pewnie chodzi o tego typa, który się tutaj wykrwawia. To weź go stabilizuj. O ile nie będzie miał żadnej infekcji, to może przeżyje, a my wygrindzimy skille medyczne. Chociaż nie, on po prostu umrze. On umrze i tyle. A ten typo biegnie, wejdzie do bazy czy nie wejdzie? Wpadnie na nasze dwie pułapki czy nie wpadnie? Nie, tylko nie moje podkowy. Ach, i stracenie teleskopu no byłaby trochę gorsze. Jaki ma zasięg ta twoja broń? 16, no to 4 przewagi mamy, czyli nie warto ryzykować. Uratujemy tego typa czy nie w tym czasie? On podpala nam pole, to też mnie nie obchodzi zupełnie. No weź się bardziej postaraj. A, poszła i zmarła. No Clancy po prostu umrze i zająć się czymś ważniejszym. Sorry. Ale w sumie to mi ciebie nie szkoda, dałeś mi miód pitny, oh yeah, czas na alkohol. Alkohols nawet. Unrestricted ci dam, to pole i tak już jest stracone, nie ugasisz go w życiu, więc... Więc zajmij się robieniem czegoś bardziej przydatnego, tak jak... Takim jak na przykład trzeba wywalić gdzieś to ciało, bo inaczej będziesz smutny, więc... Weź, zabierz tą stal stąd. Wywal pirata na śmieci do naszego pięknego pokoiku z trupami. Zobaczcie, ile osób już na tej mapie zmarło. Cóż za okrutna mapa. No zostaw to. Czekajcie, a czy mogę wyekwipować te dwie bronie naraz? Nie, to było sidearm. Albo jedno, albo drugie, kurde. Jakby tak rewolwer wyekwipować? Aha, mogę wyekwipować rewolwer i SMG naraz. Kurde, ale ze mnie gałga, no mogłem dwóch broni naraz używać. A to jest bardzo efektywne z tego, co widzę. Ta, praktycznie dwa razy większy DPS. Gdyby nie to, że jest to trochę mniej celne. Ale najważniejsze jest teraz drewno i odbudowanie pułapek, bo jednak szmaciura zmarnowała nam 90 drewna na pułapkach. Następni bandyci się pojawili. Nie są uzbrojeni w żadną broń. A i oczywiście musiałem z Dog Daysy zaimportować również tutaj. A nie tylko Dog Daysy. Są tutaj również Rzymianie, hell yeah. Więc z nimi też będziemy mogli walczyć. Super. Dog Daysy aż postanowił biegać w kółko i nic nie robić. O, i mamy kolejnych gości.
Wiecie co, nie będziemy ich brali, bo się inne frakcje na mnie zezłoszczą, a nie chcę robić sobie wrogów ze wszystkich na mapie. Nasz przyjaciel Caxe, Caxe podchodzi, więc przywitajmy go z rewolwera i z SMG. Czemu ty bijesz te moje biedne podkowy? Co one ci zrobiły? Kurde, on ma... Ile on ma tych dziur? Ile on ma dziur po kulach? O panie, teraz to bardziej z niego ser szwajcarski niż człowiek. Ale przeżył. 10 medycznych, 8 craftingu, 4 roślinne, clumsy, tough. Ej, on jest genialny. A to dlatego on wytrzymał tyle ran. Tylko, że zapewne nie będę w stanie go uratować. Może jak medycynę superową użyję, to się uda. On się przyda, tylko jak będę go miał, to będzie nas atakowało już po 3 albo 4 albo 5 osób zamiast jednej zawsze, więc nie wiem, czy to taki dobry pomysł. Aha! To przerobiło cały pokój na więzienie, więc teraz nie mam gdzie spać. No dobra, jego życie jest ważniejsze niż to, czy mam gdzie spać przez chwilkę. Zwyczajnie zrobimy tutaj drzwi i to będzie pokój dla więźniów. Pokój! W cudzysłowie. Dawaj, zajmij się leczeniem. A, robi to ziołową medycyną. Zobaczymy, czy uda się go uratować. Mamy 3 godziny. No wiecie co? Teraz jest 2 gości. Oni atakują za chwilkę, nie natychmiast. Nie mają broni palnej, więc no dobra. To spokojnie się ich załatwi z łatwością. No ja naprawdę nie wiem w takim razie, czy chcę tego gościa w ogóle brać. Bo przetrwanie na 500% tak naprawdę jest bardzo łatwe. Jeżeli przez cały czas grasz jedną osobą. Wtedy będą cię ciągle atakowali po jednym, albo może po 2, no i tyle. Znaczy, bardzo duża szansa jest, że jak dostaniesz jakąś chorobę, to po prostu umrzesz i tyle. Ale jednak, przynajmniej najeźdźcy będą bardzo łagodni. Nie, no dobra, udało się go uratować. Piraci atakują. Z której strony podchodzą? Z południa. Wygrindziliśmy 4 skill medyczny. Hell yeah. Dobra, wystabilizowałeś go. Teraz czas na bitwę, czas na bitwę. Enid padła. A, bo ja wyłączyłem szansę na śmierć kolonisty natychmiastową do 0%. Myślałem, że to będzie działało tylko na naszych kolonistów, ale działa też na przeciwników. Gdzie ty leziesz? Zostaw... A nie, jednak zmarł. A, bo pewnie jego HP spadło do zera. Zostaw moje rzeczy. Czemu oni olewają mnie i idą mi coś psuć zawsze? Enid, jakie masz skille? Psychopata, ale jest poza strzelaniem dobra w niczym, więc no... Zestripujemy cię, żeby zabrać z ciebie ubranie, a później dobijemy i tyle. Naprawdę mogę cię dobić przynajmniej ze skillem 8? Muszę mieć przynajmniej 6 skilla w biciu, żeby ją dobić? A jaką to robi różnicę w ogóle? Czemu to w ogóle jest rzeczą, kiedy można ją zastrzelić na miejscu w sekundę? Bez żadnego skilla. Czyli tak, przenieśmy więźnia tutaj. Chcemy go konwertować oczywiście, co zajmie nam 3 lata. Kurde... Te gry na 500% freta na Wojdzie stały się nagle 10 razy trudniejsze przez potrzebę konwertowania ludzi. Bo tak to miałeś nowego rekruta, miałeś, a teraz musisz go 4 lata trzymać i konwertować powoli, a jak nadam sobie rolę lidera spirytualistycznego, no to zwiększą mi się oczekiwania potężnie. Nie mówiąc już o tym, że muszę mieć 3 gości mojej wiary. Więc beczunia. I znowu mi się drewno skończyło. A nie, jest troszeczkę. Jest dopiero jesień, ale już zaczął padać śnieg, więc no, teraz przetrwanie będzie dosyć trudne, szczególnie dla tego typa biednego, który no nie wiem, czy ma wystarczające ubrania. Chociaż być może on ma lepsze ubrania niż ja. No tak, on ma lepsze ubrania niż ja, wiecie co? Jeżeli przyjdzie co do czego, to mu je zabiorę. Więc rozpal ognisko, bo to bardzo ważne. Zamknij te drzwi, wiem, że będą bandyci nie podchodzili tędy pod pułapki, tylko... Będą rozwalali to wszystko, no ale to nie ma znaczenia. Pole można od razu wyłączyć, no bo i tak tu nic nie urośnie. Natomiast trzeba upolować następnego niedźwiedzia, bo mamy skóry z niedźwiedzia już 47 i będziemy mogli tą kurtkę szybko zrobić. Nie no, jakoś to idzie konwertowanie. Myślałem, że będzie znacznie gorzej. Ja nie wiem, czy taki typ, który przyszedł tutaj na jakiś zwiad, byłby chętny do przekonwertowania się na jakąś przypadkową ideologię losowego typa, co żyje w jaskini z prawie niczym. No ale mamy gigantyczne szczęście dzięki tym broniom palnym, które nam dali handlarze, tak po prostu. Tak to musiałbym z łukiem dalej latać, strzelać do tych niedźwiedzi i tak dalej. A w tym momencie, o kurde, coś mi się wydaje, że połączenie tych dwóch broni razem jest po prostu zepsute. Tak jak mówiłem w którejś z serii Rimworlda o tym,
o tej strzelbie, z której można strzelać jak z minigana, no to tutaj mamy podobną sytuację, tylko nie jest to aż tak overpowered, więc myślę, że będę tego używał. Zajmijmy się zdarciem skóry z tego niedźwiedzia. I mamy idealnie 80 skóry z niedźwiedzia, więc zróbmy tą kurtkę z niego. Jeżeli chcemy cokolwiek robić na zewnątrz, no to niestety będziemy musieli to zrobić. Bo nie dość, że on dostaje minus jakieś 8 za to, że jest zimno, minus 4 za to, że spał w zimnie, to jeszcze nasze oczekiwania wzrosły do 24 z 30, co niestety spowodowane jest tym, że mamy teraz na mapie, uwaga, 19 tysięcy kasy. Ja się zastanawiam, czy nie powinienem tych telewizorów i innych artefaktów zwyczajnie wywalić, bo one mogą mi bardziej przeszkadzać niż pomagać. No i mamy następnego bandytę. Void nie odpuszcza. Chociaż ja się zastanawiam, czy nie ma przypadkiem czegoś trudniejszego niż Voida, no bo jednak on przysyła dużo tych Raidersów, ale to tyle. Igor Invader na przykład jest taki fajny, że jak ktoś ci umrze na raidzie, to ten raid zostaje podwojony. Przysyła kolejną falę, więc wydaje mi się, że to mogłoby być trudniejsze. Chociaż jak mam jedną osobę, no to raczej szybko ona nie umrze, jak umrze, to koniec gry i tak. Bandytka podchodzi tutaj. Zostaw tą ikwę, wywal ją i wychodź natychmiast. Szybko trzeba się jej pozbyć. Nie ma broni palnej, więc to będzie łatwizna. A, no i piwko przyniosła. Całkiem nieźle. Z takimi to można imprezować. Wewnątrz, co najlepsze, dalej jest 14 stopni i Fagit wreszcie postanowił założyć czapę. Dzięki czemu wygląda trochę jak jakiś paskudny neckbeard. Po prostu świetnie. Pora na następnych bandytów. O kurde, czterech z bronią. Wiecie co? Nie, ja muszę biednego Kaksę zabić, bo ta gra jest w ogóle niewygrywalna w tym momencie. Jak byłbym sam, no to spoko. Co mógłbym zrobić? A, i 19 tysięcy kasy mamy na tym szajsie. Tak, to tego też by się przydało pozbyć, bo nic mi to nie daje. Niestety te artefakty nawet nie są jakieś specjalnie przydatne. A oni chyba mają lepszy zasięg niż ja. Tak, mają dużo lepszy zasięg niż ja. Pomyślmy, co można by było zrobić. Mamy drewno, mamy mnóstwo drewna. Zróbmy resztę pułapek na szybko i tyle. To jest jedyne, co mogę zrobić. Ewentualnie mógłbym spróbować sprowokować jakieś zwierzę, ale ono by raczej atakowało mnie niż ich. Zresztą te niedźwiedzie już chyba sobie poszły i nie ma żadnego jakiegoś w pobliżu. Tak, nie ma żadnego niedźwiedzia na mapie. Ale będziemy mieli cztery pułapki, więc przynajmniej dwóch z nich będziemy mieli załatwionych. Jeżeli mi się poszczęści, to trzech. A na resztę nie mamy niestety materiałów. Chyba żeby zrobić dwie ściany następne z drewna i pułapkę ze stali, wiecie co? Przetrwanie ważniejsze jest niż nasze zasoby. Stal będę mógł wydobyć, jeśli będę chciał, jest jej tutaj na mapie mnóstwo. Natomiast życie mam niestety tylko jedno. Zresztą w sumie jak pokonamy ich dwóch, to powinni się poddać. A poza tym, zobaczcie, to Jezus! No nie wygląda zbyt podobnie. Pułapka numer 5 ukończona, otwieramy te drzwi. Wchodzimy do środka, zaznaczę mu strefę jedną, strefę pierwszą, żeby aby na pewno nie wyszedł. Zobaczmy, czy przypadkiem żaden z nich nie ma jakiejś cechy tough czy coś. Nie, nie mają. Halse wpadła już. Jak mi to rozwalą, to mi to nie przeszkadza. Okej, poddają się. Przynajmniej powinni uciekać. Nie widzę, żeby to robili. Oni mieli uciekać, a nie uciekają. Jezus, wpakował się na pułapki i... I Maisie chyba muszę dobić sam, ona ma strzelbę, której zasięg jest 16, więc lepiej wyjść tą stroną, zanim ona strzeli mi w łeb. Ale już za późno. Wystrzeliłem w nią serię. Kurde, trafiła mnie. Cholera, w nogę. Wszyscy bandyci nie żyją, wygrałem 1 na 4, ale oczywiście to nic nie znaczy, kiedy jestem ranny i mogę dostać infekcji, więc wylecz się dobrą medycyną. Teraz mam trochę wyższy skill, więc nie powinno być tragedii. 40%. No nie, nie jest źle. Mamy lepszą broń, mamy karabin o zasięgu 42, więc w razie czego to mogę biegać w kółko i strzelać do przeciwników z większego zasięgu. Niestety w tym czasie nam się teleskop spalił, ale no to nie jest tragedia. Co wiem, to że trzeba zdobyć znacznie więcej drewna, żeby odbudować pułapki jak najszybciej teraz. Przynajmniej dwie. A co tam z bandziorami? Nie, no ja nawet nie będę sprawdzał, czy oni są wartościowi.
Po prostu zdejmiemy z nich ubrania i tyle. Jeżeli mają coś przydatnego, to mógłbym to założyć i tyle. To jedyne, co mają w sobie jakiejkolwiek wartości. A nie, przynieśli mi też medycynę, więc... Tak jakby zapłacili za tą ranę, którą mi zrobili. Ej, kurde! Jezus! Był przywódcą tych bandytów, on tu przyszedł i kurwa zdechł! Co za idiota! O, mógłbym przyjąć pojedynczą osobę. Nie wiem nic o niej. Tylko niestety obniży humor wszystkim mężczyznom psychiczna drona na 5 dni. I to będzie osoba, która nie jest mojej ideologii. Nie przyjmujemy. Po prostu nie mogę sobie na to pozwolić. A i wziął piwsko, wychlał. Dobra, przynajmniej mu się humor poprawi. Szkoda, że te przeszkadzają nam trupy. Ideologia, której nie przeszkadzałyby trupy, byłaby tutaj 10 razy lepsza. A i trzeba jak najszybciej te drzwi odbudować też. Wiecie co, ja wiem, że jesteś smutny, ale zmuszę cię teraz do pracy nad tymi drzewami i drzwiami. No bo to jest jednak bardzo ważne, ale widzę, że drewna mamy już mnóstwo, więc... Każmy też te wszystkie przedmioty zebrać stąd, żeby tu nie leżały, no i te trupy. No dobra, może nie kamienie. Panie, ale ja mam krapu. To trzeba jak najszybciej gdzieś wywalić. Mam pewien pomysł, co gdyby zrobić karawanę, wziąć sporo szajsu, zbyt drogiego i niepotrzebnego mi totalnie, pójść na następną kratkę mapy, tam ją zostawić i po prostu wrócić tutaj. To nawet nie taki zły pomysł. O, ja nie mogę, wściekłe 4 żyrafy mamy przesrane. Miejmy nadzieję, że one szybkie nie są, bo mi się jeszcze noga nie zagoiła i mamy tylko 90% biegania. Więzień nam nie pomoże. Zastanawiam się, czy go przypadkiem nie zrekrutować, po prostu ulewając to, że mają inną ideologię i tyle. Dobra. Ruszaj się! Ruszaj się, nie stój w miejscu! Chyba, że chcesz, żeby cię dopadły. Strzelaj do tych, które są ciebie bliżej, a nie dalej. To byłby lepszy pomysł. Nie, dobra, wcale nie idzie aż tak źle i skill strzelania już 10, o kurwa. Ten kolonista, którego stworzyłem, wcale nie jest taki słaby. Skill strzelania to jest, kurde, masywne. Nie no, stojąc w miejscu to on wymiata z tymi broniami. To przynajmniej tyle. O, mamy statek na drugim końcu planety chyba. Dokładnie, jeju, ale daleko. No ale co tam, być może się kiedyś tam udamy, jeżeli będę chciał uciec z tego przeklętego miejsca. Na szczęście żarcia nie będzie nam brakowało, to o tyle dobrze. Aha, fantastycznie, będziemy mieli permanentną ranę na nodze i po prostu 90% łażenia na resztę gry. Właśnie dlatego lepiej na 500% freta nie dać się trafić ani razu nigdy. No ale w tym momencie, jeśli chcę mieć więcej niż jednego kolonistę, jest to nieuniknione. Bo te bałwany powiedziały, że uciekają, ale postanowiły nie uciekać. Walczyli aż do śmierci, co za gałgany. A i się załamał, fantastycznie. Kolejnych 5 typów nas atakuje, tym razem bez żadnej broni, więc to będzie trochę łatwizna. Przynajmniej fagiet nie jest już załamany. To możemy sobie jakkolwiek z tym poradzić. Pierwszym przeciwnikiem jest Agriwolf. I już nim nie jest. Ty jesteś Brakuemond. Czemu się nazywacie jak kretyni? No się nazywacie jak kretyni, to jak kretyni umrzecie. No i tyle was było. Ha, Kakse postanowił samemu się zranić. Super. Czy uda mu się uspokoić naszego więźnia? Oczywiście, że nie. To była strata czasu w sumie. Mamy handlarza, fantastycznie. Jakbym mógł sprzedać połowę tego krapu, który mam, albo po prostu nawet nie sprzedać, tylko go wywalić, to by było idealnie. Yeah. Komponenty zostawię sobie, bo to akurat przydatne, ale wezmę, sprzedam im wszystko, czego mam tak troszeczkę prawie nic. Shield core wypadasz, tech print spadasz, książka za 1200 srebra wypadasz, płuco, praktycznie zniszczone ubrania, w ogóle te ubrania też są drogie, chcę się tego pozbyć po prostu. Kornukopii użyjemy, jak będzie wiosna, a SUV pulsera użyję natychmiast. Czy ja chcę coś od ciebie? Mógłbym kupić stal, żeby mieć z czego budować. Wiecie co? To nie jest zły pomysł. A resztę srebra sobie weź po prostu, bo nie potrzebuję go. Potrzebuję się pozbyć tego krapu, który tutaj mam. Psychic SUV Pulser to nie wiem, użyj na przykład teraz. Od razu. I co? Spadł nam w ogóle jak... Ta, spadła nam wartość kolonii dosyć sporo, co powinno nas minimalnie uratować. Zamiast 5 będzie nas atakowało 4 typów. Oho, teraz tylko 130 punktów.
Atakuje nas tutaj jeden typ. Czej, jak to jeden typ? Przynajmniej mamy tutaj sojuszników, więc oni się tym zajmą. Ja w tym czasie zbiorę więcej drewna. Ta, on nie ma żadnych szans. Pozbędą się go z łatwością. No, widzę, że ten niedźwiedź ma trochę przesrane, ledwo go widać nawet. Można go podkraść w sumie. Ale czy ja potrzebuję więcej skóry i żarcia? Nie. O, Kaksę zdechł. No to w sumie jeden problem z głowy, nie powinienem go brać w ogóle w sumie. I zostałem zaatakowany przez amogusy, które mają w sumie sam krab, więc pokonanie ich będzie znowu banalne. No po co wy tu przychodzicie? Przychodzicie tylko umrzeć? Co może być takiego wartościowego? Oj, prawie mnie trafił. Ale wszyscy padli. Czas ich zestripować i dobić. O tak! Jakże przyjemnie jest pozbywać się swoich przeciwników. Ktoś tu wylądował? Ale to przeciwnik. Ma coś na sobie przydatnego? Parka normalna. Dobra, stripujemy. Wybacz, ale zajumam sobie twoje ubrania, a ciebie dobiję, żeby poćwiczyć strzelanie. W sumie i tak jesteśmy już ubrani w buty, rękawiczki, parkę i parę innych rzeczy, więc chyba nie będzie z tym problemu. A nawet tego nie bierzemy, niech sobie to weźmie i przyniesie w swoim czasie. Jaka ta ideologia jest do dupy, naprawdę za śmierć tego kretyna mam minus 15? Ale żenada. Trzeba ją jak najszybciej zreformować, będziemy robili festiwale. Tylko po to, żeby pozbyć się tych głupot z niej. Specjalnie wziąłem taką podstawową, żeby nie było, że sobie grę ułatwiam już na samym początku, robiąc overpowered ideologię, overpowered typa i tak dalej. Ja wiem, że to teraz krytykuję, ale robię to dla żartu, a nie dlatego, że mam ból dupy. Tak naprawdę bardzo mi się ten gameplay podoba. W sumie aż się dziwię, że wcześniej tak nie zagrałem, bo to jest naprawdę przyjemne. Nie wiem, czy do oglądania, na pewno kurde do grania. Się może załamać teraz, byłoby naprawdę słabo, gdyby tak się zrobił. Insektoid Hulk się tu pojawił. I to jeszcze wściekły. I co ja mam teraz zrobić? Chyba będzie trzeba biegać i strzelać. Tja. Nie ma innej opcji, on jest wściekły i będzie atakował. No ruszaj się. No ruszaj. Nie chcę tak głupio umierać, nie chcę tak głupio tej gry kończyć. Przeciwnikiem, który jest niemalże niezabijalny. Nie, dobra, to już koniec jest. Nie jestem w stanie już mu uciec. Praktycznie odrzebał mi nogę, równie dobrze mógłby. Ta, nie ma szans. Tak się kończy ta piękna gra. Było tak pięknie, a gra zespełniła mi ten idiotyczny event, który nie powinien w ogóle być w tej grze. No ale cóż, mnie się bardzo przyjemnie grało. Mam nadzieję, że film na 500 subów specjal też wam się podobał. Być może jeszcze kiedyś zrobimy coś takiego, na przykład na streamie na 1000 subskrypcji czy coś takiego, nie wiem, jeśli będziecie chcieli, to może i nawet wcześniej. No i cóż, cześć!